O, widzę, że jesteś Wiedźminem. Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140 i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraftowe Informacje. Dziś mam dla was informacje, jak zrobić epickie, ale to epickie nazwy nad głową. Tak, akurat to jest fejkowa nazwa z tyłu, ale u was będzie wyglądać mniej więcej podobnie. W poprzednim odcinku już widzieliście, jak zrobić takie mega epickie przedmioty, więc jeśli ktoś chce, jeśli ktoś właśnie nie oglądał, to oczywiście zapraszam do adnotacji, która będzie w opisie. Tak. Otóż, jak zrobić taką mega epicką nazwę? Dlaczego ja w ogóle klikam tab, żeby wam to pokazać? Niestety jestem na single playerze. I tak, żeby zobaczyć to, muszę mieć tab. Dwa. Jeśli jesteście na multi, to tablistę macie od razu bez problemu, tak? Ale dwa. Te przedmioty, które robiliśmy tam oraz to grupy, które robimy w tej chwili, drużyny, działają także na multi. Z jedną różnicą, że musisz najpierw sobie skopiować zapis gry do komputera, a potem znowu na serwer wrzucić. Jak zrobić taką drużynę? Albo oprócz tej możemy jeszcze dołączyć do innych drużyn, które możemy w ten sposób. Na przykład możemy dołączyć do łowców. Jesteśmy łowcą, teraz łapiemy na przykład za łuk. I jesteśmy łowcą. Możemy także dołączyć jako rycerz i będziemy jednak ciężko zbrojnym. Możemy także dołączyć jako diabeł i będziemy złośliwy. Albo będziemy pomocni bardzo, to będziemy aniołem. Albo po prostu jesteśmy głąbem i jesteśmy nobem. Żeby było żeby pokazać, że da się zrobić kolorowe nazwy, to jest właśnie także ta ranga. Otóż. No i stoi głupek, gada sam do siebie. Grzesiu, może nie tym razem? Debil się znowu wymądrza. Okej, Grzesiu już się ogarnął. Dobra, jak zrobić taką sobie grupę? Na początek, żebyście mogli zrobić ją na singlu. Inaczej, żebyście ją widzieli na singlu. To dodajcie sobie obiektyw. Scoreboard, obiektyw. I więcej o obiektywach oczywiście także będzie w opisie, bo robiłem to, filmik na ten temat. Na razie usunę to. I w tej chwili nie mam taba. Muszę teraz to dodać. Add. I tak. Dodaj nazwę, na przykład to będą zgony. Kryterium, dead count. Wyświetlana nazwa nie ma sensu w tej chwili. Teraz musimy zrobić, żeby set display seed, nie seedbar, tylko list. Zgony. Ok. Teraz możemy oglądać swój nick, jeśli jesteśmy w danej drużynie. Jak stworzyć nową drużynę? Musimy wymyślić teraz jakąś drużynę. Jakąś drużynę, której jeszcze nie było. Dobra, stworzymy sobie admina oraz budowniczego. Ok. Na początek scoreboard, teams, add. Będzie admin oraz budowniczy. Często się używa na serwerach właśnie takich rang, dlatego je zrobimy. Teraz mamy admina, mamy budowniczego. Mało tego, wszyscy będą widzieć to nad głową i w tej tabliście. Mamy admina, mamy budowniczego. Dodajmy sobie teraz kolor dla tych drużyn. Options, kolor. Nie, nazwa grupy. Admin, kolor, blue sobie wpiszę. Jakie są w ogóle? A, nie wiesz o to. To i tak nie ma zbytnie znaczenia. I teraz budowniczy. Budowniczy zawsze są określeni jako zieloni, więc sobie dark green zrobimy. I tak, w tej chwili, jeśli dołączymy do tych drużyn, to będziemy mieli jednolito. Czyli coś, czego nie chcemy, to sami umiecie, tak? I tu znów pojawi się nasz magiczny program o nazwie NBT Explorer. Jest on darmowy. Otwieramy sobie nasz świat. Otwieramy sobie stats, nie, to było data, tak, data, scoreboard, data i tu mamy display slots, mogę sobie wymienić od razu. A nie, to jest do tego, do scoreboarda. Data, drużyny, mamy tu pełno drużyn, tu mamy łowcę, tu mamy noba, tu mamy, może będą na samym dole, co? Tak, są na samym dole. Otwieramy sobie przeglądarkę. Wpisujemy paragraf. Kopiujemy sobie.
I teraz tak. To nie to. Jest. Szukamy dis, prefix. To jest najważniejsze. Prefix. To jest nasz prefix. I wygląda on w ten sposób. Teoretycznie już nie musimy go kopiować, skoro on jest tutaj, tak? No to po co kopiować go dwa razy i szukać? Macie go nawet tutaj. I prefix. Co ma być przed nickiem? Ja chcę, żeby przed nickiem było napisane GM. Dlatego, że na serwerach swoich ostatnio mam taką rangę, więc taką chcę. Zrobimy sobie w ten oto sposób. I pamiętajcie, żeby zakończyć tutaj F bądź R. Co jest F? Co jest R? Co to są te kody? Zaraz wam wszystko powiem, czym są te kody. Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to sobie po prostu przewinie. Okej, okay, mamy już wstępnie. Ja chcę, żeby był po sufiksie było to samo. 9 6 GM paragraf 9 i zakończenie. Okej, okay, mamy to. Budowniczego sobie zrobimy tym razem inaczej. Budowniczy, wojownik, rycerz, diabeł. Budowniczy mamy, prefiks budowniczy. Budowniczego sobie zrobimy w ten oto sposób. Siedem. I teraz zakończenie, czyli F bądź R. Ok, zapisujemy. Przechodzimy do naszego świata. Dziękuję, mam GM-a. Tak, mam złoto-niebieskiego GM-a. I teraz jak będę szedł sobie na serwerze, właśnie, na przykład teraz przerzucę tą mapę na serwer, tak? To jeśli będę w tej grupie, każdy z graczy będzie widział nad moją głową napis GM Cloud GM. Bądź może także widzieć scoreboard Team Join Budowniczy Cloud 140. I to jest właśnie fajne, dlatego że jeśli ktoś z was nie lubi na przykład pluginów i nie chce pluginów robić, wystarczy, że skopiuje na singla tą mapę z serwera, zrobi coś takiego i każdy będzie wiedział, kto jaką ma rangę. Potem na przykład ręcznie możecie dodać kogoś do gry, bądź przez command bloki. Nie trzeba żadnych pluginów, żeby zrobić fajny serwer. Znaczy, wiadomo, że z pluginem jest lepszy. Ale jeśli ktoś się nie zna, chce coś prostego, ma tą dyspozycję. I to jest wszystko. Szkoda, że jej nie widać. Admin. Tak. To już wszystko. Ja już się będę z wami żegnał. Będzie wyglądać jak u tego tak zwanego Wiedźmina. To jest mod custom NPC. Ale fakt... Pomógł mi zobrazować, jak to może wyglądać. Tak mniej więcej by wyglądało, jeśli bym zrobił białego Wiedźmina. I tak by wyglądało, jeśli bym zrobił Wiedźmina. Tak wyglądałby gracz, gdybym zrobił właśnie grupę o nazwie Wiedźmin. Tak byście go spotkali. To już wszystko, co w tych informacjach mam dla was. Jak dla mnie sposób naprawdę zarąbisty, żeby zrobić fajną grę, serwer i tak dalej. Bez pluginów, bo są pluginy na to w serwerach i możecie sobie przestawiać, ale po co zabierać pamięci, żeby to wczytywało za każdym razem? Raz macie, seryjnie, dziękuję, nic nie trzeba zmieniać. Jedyny minus, że no właśnie trzeba przerzucać singla na serwer i z serwera na singla przy robieniu nowej grupy. Otóż, na ten temat to już wszystko, ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam. Oczywiście, jeśli się wam podobała prezentacja, nie zapomnij dać łapki w górę. Na razie.